Dzień dobry, witam w pierwszym poważnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować taką niezniszczalną ścianę z cobblestone'a, jak najlepiej rozstawić te słupy, żeby najskuteczniej broniło środek gildii, no i jak to podłączyć, jak zrobić zegarek z hopperami. Zapraszam. Dobrze, a więc zanim w ogóle zaczniemy budować nasze mechanizmy, nasze słupy, musimy sobie zadać jedno pytanie. Po co my właściwie budujemy tę ścianę, tak? Jeżeli odpowiedź brzmi, chcemy obronić jajko, no to rozstawiamy te słupy mniej więcej w odległości od siebie 13-15 kratek, tak? Czyli tutaj mamy 6 i tu 6, to dajemy razy 13 ze środkiem. U nas w gildii tak jest na kuboidzie, to właśnie rozstawione. Jest to najskuteczniejsza chyba metoda rozstawiania tych słupów. Jak takie słupy zbudować, jak one są zbudowane? No to na środku mamy lawę. Po bokach jest rozlana woda. Na kratkorze każde źródło trzeba wylewać osobno, więc niestety nie puścimy sobie innego źródełka od góry, tylko trzeba każde wylewać osobno. Lawę tutaj, tak czy inaczej, trzeba każde źródło osobno, więc to nic nie zmienia. Dobra, teraz jak to podłączyć, żeby było najlepiej? Widziałem już na YouTubie wiele właśnie takich kombinacji typu repeatery, jakiś redstone. To jest nieskuteczne, tego nie budujemy. Taki mechanizm jest bardzo łatwo zbugować, można poprzestawiać repeatery, pomylić się albo po prostu przy restarcie serwera czasami redstone się buguje i sygnał się zatrzymuje, przez co jeżeli mamy to gdzieś zbudowane, tak wiecie, zaopsowane, to potem się ciężko do tego dostać i po prostu może się okazać, że jeżeli ktoś się będzie do nas zbijał, jesteśmy bezbronni. Dobra, teraz już przejdziemy do podłączenia tego. Będziemy używać tego cobblestone slabów i redstone'a głównie. Może być oczywiście to jakikolwiek inny półblok, nie ma to żadnego znaczenia akurat. No, budujemy coś takiego, na co drugim pistonie stawiamy u góry i potem tak klocek dajemy i tak dajemy z tą slabę. Dobra, teraz wszędzie łączymy. No i w sumie to już mamy wszystko podłączone. Teraz wystarczy tylko zrobić zegarek. Zegarek jest, nie jest skomplikowany, jest bardzo prosty. Potrzebujemy do tego kilku pochodni, jakieś repeatery, komperator, hoppery. No i właściwie to wszystko. I jeszcze jakiś budolec najlepiej, w tym wypadku obsidian. Dobra. Tutaj mamy pochodnie, tu podłączamy to redstone'em, żeby ładnie wszędzie zasiliło. Teraz dajemy repeater. Tak, dajemy dwa redstone'y. Tutaj zamykamy to, żeby się nie łączyło. Tu klocek, pochodnia, to powoduje, że sygnał jest taki krótki, że piston tak jakby bardzo szybko wysuwa ten cobblestone i od razu się zamyka, żeby jak najszybciej mógł się kolejny cobblestone stworzyć. Teraz podłączamy tak, dajemy komperator i łączymy te hoppery tak, żeby tak jakby przedmiot chodził dookoła tego, tak. Teraz wystarczy, że wrzucimy jednego stone'a i zegarek jest skończony. Będzie się wysuwał. Jeszcze jest kwestia taka, że oczywiście redstone idzie tylko na 13 kratek do góry, więc w pewnym momencie sygnał nam się urwie. Teraz jak spowodować, żeby sygnał był dłuższy? Wystarczy zrobić sobie takie przedłużenie. Tutaj dajemy redstone'a, podłączamy i sygnał jest przedłużony o kolejne kratki. U nas na kuboidzie akurat, jeżeli stojąc na tym bloku, jesteśmy na Y11, więc następne tak jakby te połączenia będą na Y21, 31, 41 i tak dalej. No jest to najbardziej takie optymalne. Dobra, i teraz to jest to, co mówiłem, nie? Że warto sobie rozstawić blisko tak te słupy bardziej, jeżeli chcemy chronić środek. Tutaj w naszym wypadku, tutaj mamy jajko tak jakby tam daleko. I tu mamy jeszcze te cztery kratki, tak? Czyli jeżeli goście by zniszczyli ten słup, to tutaj mogą tak jakby walić, to jest pusto, tak? Ale to im nic nie da, ponieważ mają tak jakby cztery kratki do jajka, jeżeli chcieliby no wbić się do tego jajka, to po prostu no nie dadzą rady, bo TNT nie wybucha na cztery kratki. Chyba że podłączą sobie armatę z jakimś komperatorem, czy tam czymś innym, żeby dużo po prostu tego strzelało z przodu, to wtedy może jest to możliwe. No ale taką pojedynczą niestety nie da rady. No i to właściwie byłoby na tyle. Nie będę wam pokazywał, jak podłączyć drugą stronę, bo to nie ma żadnego sensu, żebym tą budował. Po prostu pokażę wam, że to działa. Użyję tutaj swojego magicznego miecza. No i się regeneruje. A, warto jeszcze wspomnieć, że
na Craftcore. Tych hopperów potrzeba tylko dwóch właściwie, ponieważ tam inaczej się przesyłają przedmioty, jest to jakoś dziwnie tam zrobione przez serwer. Wystarczą tylko dwa takie hopery tutaj, do tych sześciu i będzie chodzić tak jak normalnie tutaj, nawet trochę szybciej to będzie chodzić. Będzie się cobblestone wysuwał szybciej. No. I takie ściany można sobie jeszcze na przykład zabezpieczyć kolejnymi ścianami, które już się wysuwają tak. Nie mają takiego z dwóch stron takiego czegoś, tylko się wysuwają tak z jednej strony. I tak samo tutaj. No ale to już. Tego już nie będę pokazywał, to jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie to ustawi. Jak będzie chciał. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli filmik jakoś pomógł lub zainspirował was do zabezpieczenia swojego kuboida, nie tylko stawiania jakiegoś żółwika z cobblestone'a, kopania w beczek, to możecie zostawić tą łapeczkę, jakąś subskrypcję, pokazać swojej gildii, zapytać się, czy chłopaki, może zbudujemy coś takiego, no bo warto jednak budować kuboidy takie ogarnięte, łatwo się wtedy odnaleźć, ładnie to wygląda i na pewno fajnie się też bije i broni taki kuboid. No, dzięki.